Zapomniane hasło blokady ekranu, PIN. Niestety, trzeba wymazać dane. Ale to nie wszystko. Czyli jak? Mamy hasło wzór. Zapomnieliśmy. Już 511 minut do kolejnej próby. Niestety, nie pamiętam hasła. Trzeba będzie wymazać wszystkie dane. No i jak to zrobić? I co potem? Na początek trzeba będzie wyłączyć telefon, a potem wcisnąć przyciski. No ale jak to się zaczęło? Zapomniane hasło. Blokady. Dużo prób, za dużo prób, niepowodzenie. Niestety. Trzeba sobie gdzieś zapisywać. Jak nie, no to wyłączamy telefon, a potem normalnym wyłącz, a potem będziemy trzymać przyciski włączenia oraz głośności do góry. Do momentu, kiedy nam telefon zawibruje, pojawi się logo. I teraz, żeby nie macać ekranu, nie klikać, tutaj działają przyciski ciszej, głośniej, a włącznikiem wybieramy daną. Można próbować PC Suite w Xiaomi. Niestety mi się nie udało, nie wykrywał mi telefonu. No to wipe data, all data, wszystko czyścimy z telefonu. Ostrzeżenie, potwierdzamy i kasujemy. Cała nasza historia z roku została usunięta. Wracamy do main menu i robimy reboot. Uruchamia nam się telefon prawie jak nowy. Może się wydawać, że nowy, ale zaskoczenie. Ta-dam, device jest zablokowany. Trzeba pamiętać, jaki był adres Google, jakie było konto Google'a ostatnio na telefonie używane. Pamiętajmy, musimy mieć również dostęp do sieci internet. Jak już mamy, to po prostu mamy nowy telefon. Język, region, wszelkie zgody, ustawienia, łączenie się z siecią. No i pamiętajmy, następnym razem ustawiając blokadę ekranu, czy to PIN, hasło, czy wzór graficzny, zapamiętajmy go. O, tutaj właśnie jest ten etap. Gdyby oczywiście nam się przypomniało, jakie mieliśmy hasło. No ale niestety, mamy te trzy do wyboru. W związku z czym kolejny raz jest przypomnienie. Zapamiętaj dobrze, bo następnym razem jak zapomnisz, nie ma szans, aby ten telefon odblokować. Sprawdźmy, czy dobrze zapamiętaliśmy. Tym razem tak. Konfiguracja zakończona. Wczytują się aplikacje. I telefon mamy jak nowy. W galerii nic. Po prostu czysto. W kontaktach też nic. Telefon po restarcie i ponownym uruchomieniu jest zupełnie jak nowy. Ku przestrodze pamiętajmy, jakie hasło ustawiamy na odblokowanie ekranu.